No i tyle byłoby słów na temat takich najgrubszych wad starego bytu, czyli że jedynego, który do tej pory był. A teraz przyjrzymy się próbom naprawy. Trzeba zacząć od początku, od istoty. Dwie czarne plamy z postrzępionymi krawędziami stykające się ze sobą. Jedna okrągła, druga jajowata. Wokół nich czerwone, niebieskie i żółte rąby. Dwie duże czarne plamy. Od tych dwóch plam, wtedy, kiedy się zaczynał stary byt, to się zaczynał od tych macierzystych energii. Jedna była energią ciemności, a druga była energią, co prawda, światła, ale macierzystą. Komórkami informacyjnymi, a więc też czarną. I one musiały uzyskać korelację pomiędzy sobą. Żeby dalej utworzyć ten byt, to musiały się zsynchronizować. I tutaj jeszcze zaraz o tym dalej opowiem, bo to ciekawe rzeczy się za tym kryją. Następny tłumaczący tą sprawę komunikat. Pojawia się informacja, że zbliża się zło i że ja będę musiała sama się z nim zmierzyć, że będzie to bardzo dla mnie trudne, ale wiem, że ostatecznie je pokonam. Wyobrażam ją sobie jako czarną plamę na posadzce hali. Wychylam się poza krawędź wnęki, w której się znajduję, żeby przyjrzeć się temu złu i wówczas zamiast czarnej plamy widzę długą czarną suknię z gęstymi zakładkami. Suknia zaczyna się powolutku obracać wokół swojej osi, co powoduje, że zakładki robią się coraz bardziej rozsunięte. Więc suknia powiększa się, zwiększając swoją średnicę. Zaczynam słyszeć słowa piosenki. Uważnie się w nie wsłuchuję, szukając jakiegoś haka. Słucham i stwierdzam, że nie ma żadnego haka. To, co słyszę, dotyczy Boga i miłości. Bardzo mnie wzrusza. Łzy spływają mi po policzku ze wzruszenia. Tuż przed naszym spotkaniem dostałem nagle telefon od mojej starej znajomej z Łodzi, która jest od wielu pokoleń w swojej rodzinie jasnowidzką. I teraz też jest jasnowidzką. Jej specjalnością jest hierarchia słoneczna i kosmiczna, co za tym idzie również w jej przekonaniu wszechświatowa. I ona jest, ma wyższe wykształcenie i technologiczne, i takie biologiczne, bo była zawodowo była weterynarzem. I jest znakomitą energoterapeutką i zielarką, ale i jasnowidzką. I dzwoni do mnie właśnie, żeby mi zameldować: Tadeusz, wiesz, zbliża się, znowu się zaczyna. A ja mówię: co się zaczyna? No wiesz, te elektrony i protony już wychodzą, czarna energia znowu nachodzi we wszechświecie, znowu zło atakuje, ale po raz trzeci zło atakuje, bo w postaci tej właśnie tych protonów, które idą teraz ławą czarnej energii, to jest to zło, które atakuje nas, ale tym razem nie zwycięży, Tadeusz. A ja ją próbuję tak naprowadzić na to, że energie, jakie by nie były, to nie są złe, bo zło to jest dzieło rąk ludzkich. I energie też, żeby się przejawić, to muszą stać się postaciami ludzkimi i wtedy dopiero będziemy mogli odczuć, czy są dobre, czy złe. A energia czarna to nie znaczy, że czy z protonów, czy z neutronów, czy z czego innego, ona taka naukowa jest, to wcale nie znaczy, że jest to zło.
Ale to już trzeci raz to zło atakuje, to ono już teraz nie zwycięży. Rzeczywiście to jest trzecie podejście do trzeciego tworzenia istnienia. Ale ta naukowo wykształcona i światła osoba ciągle patrzyła na to zjawisko jako na zło. To samo, co tutaj jest w tym przekazie. Ta osoba, która miała ten przekaz, też wiedziała o tym, że zaraz to zjawisko tej synchronizacji pomiędzy ciemnością a jasnością znowu się zacznie, też wiedziała, że zaraz będzie zło. To jest to, co w ludziach jest głęboko ukorzenione, że każdy kontakt z ciemnością, z czernią, z każdą postacią ciemnej materii to jest zło i wszystkie swoje złe myśli, całe ludzkie błoto, myślenie, ale również i szkodliwe programy tam zawsze były umieszczone. I taki przesąd, taki zabobon, kiedy ja próbowałem tej mojej jasnowidzce tak troszeczkę ją naprowadzić i wyjaśnić, to rzuciła słuchawką. Znowu ten owsianko jej tu brednie opowiada. A taka była ze mną zawsze zaprzyjaźniona. Kiedyś, jak przyjechała na swoją pierwszą wycieczkę na Ślęże, a była znajomą mojego znajomego, więc myśmy szli razem na tą wycieczkę, a ona jako jasnowidzka mówiła, że jeździła po wszystkich miejscach mocy na świecie i teraz jak przyjechała na Ślęże, to stwierdza, że pod latarnią jest najjaśniej, bo się okazało, że tam pod Ślężą jest najpotężniejsza energia, jaką widziała. Także taka była zadowolona z tej wycieczki. Jak wyjechała, to następnego dnia dzwoni do mnie i mówi: Tadeusz, ja naprawdę wczoraj nie wiedziałam, z kim mam do czynienia. Ona jako jasnowidzka tak włączyła te swoje jasnowidzenie na to, żeby mi się przyjrzeć i mnie zawiadomiła, że naprawdę nie wiedziałam, z kim mam do czynienia. Takie to było sympatyczne. No ale tym razem, z kim by nie miała do czynienia, to już nie chciała ze mną dalej. Taka wykształcona, zło atakuje, to zaczeka, aż zwycięży. W każdym bądź razie tutaj ta nasza pani też czekała, że to, co to będzie, jak to zło się pojawiło, się okazało, że to jest sukienka, że to jest po prostu inny rodzaj ludzkiego stroju, który teraz zaraz właśnie się rozwija i zaczyna być piękny. I że to jest właśnie to zjawisko towarzyszy początkowi. To na początku zostało zakłócone i w ramach naprawy starego bytu trzeba ten początek odtworzyć, jeszcze raz go zorganizować, żeby nareszcie w tym momencie ten początek odbył się bez konfliktu, bez takiego nastawienia wrogiego do siebie nawzajem, że napływa, że może to będzie zło, bo czarne. Nie, to jest coś dobrego i do tego pojawiła się ta piosenka. I ta piosenka to jest coś bardzo ważnego, bo słyszeliście przecież, że na początku było, tak jest napisane w mądrej książce, na początku było słowo i tak dalej, tam słowo było o Bogu i Bogiem było słowo. A tutaj nie było słowo, tylko był dźwięk, ale dla mnie to samo. Piosenka. I usłyszała tą piosenkę, bo zawsze na początku swojego istnienia każdy słyszy wielką, swoją osobistą pieśń swojego istnienia. I ta pieśń głęboko zapada w świadomość świadomości i w świadomość duszy i w świadomość podświadomości i w świadomość konsystencji nawet naszego ciała, we wszystko. Wszystko zostaje przeniknięte tą wielką, cudowną pieśnią Bożą, którą słyszymy wtedy, kiedy przychodzimy na świat do istnienia. I potem, kiedy ludzie wymyślają swoje własne prawa, 10 przykazań, zobaczcie sobie, jakie tomy są podręczników prawa międzynarodowego, tam cywilnego, karnego i rozmaitych tam uniwersytety, profesorowie i całe sądy. Wszyscy się posługują całymi tomami praw. A tymczasem człowiek od samego dziecka, szczególnie dzieci, jeszcze mają, tak słyszą tą prawdę, słyszą tą melodię boską i nie potrzebują żadnych pisanych praw,
żadnych, bo wszystkie są pisane pod kątem czyjejś korzyści. Potrzebują tylko jednego prawa boskiego i do tego nie potrzeba żadnych szkół. Wszyscy je znają, wiedzą, jak mają żyć i jak mają być. Teraz, jak mamy tego psa w domu, naszego pieska, to widzimy, z każdym dniem jest jakaś niespodzianka, coś jeszcze nowego z sobą przynosi i cały czas więcej nam mówi o naszym świecie, niż byśmy się tego spodziewali. I to jest takie radosne, chociaż kłopotów i takiej pracy codziennej przy tym jest co niemiara. I jeszcze na chwilę pozostaniemy przy takich elementach, które są jeszcze elementami starego istnienia, ale już nowymi, już właściwymi i już działającymi. Rząd papierowych zbiorniczków na patyczkach, ustawionych w kierunku z lewej na prawo, wychodzący poza kadr, znikający. Zbiorniczki z jasno-brązowego grubego papieru o kształcie zbliżonym do kuli. Nad nimi pozioma czarna linia biegnąca równolegle do zbiorniczków, a na niej siedzi mały ptaszek, przodem zwrócony w moją stronę. I słyszę z nadzieniem Jezusowym. Cóż to za zbiorniczki i to jeszcze wszystkie są na patyczkach, tak jak lody. Te zbiorniczki to są właśnie często tak ci bardziej duchowo wykształceni, to mówią, a wszystko jest energią, człowiek też jest energią. To ta moja jasnowidzka też mówi, jak ja próbowałem mówić o człowieku, to mówią, a to wszystko energię, to protony, elektrony. No w każdym bądź razie, owszem, wszystko jest energią, ale energia ma różne postacie, a najwspanialsza i będąca całością to jest właśnie postać człowieka. I ci wyrównani ewolucyjnie są z grubsza rzecz biorąc tacy sami, chociaż każdy zbiorniczek jest troszeczkę w kształcie różny, ale w sumie zawiera tyle samo tej masy nadzienia Jezusowego, jak tu było powiedziane, czyli że ducha. I jeszcze na dodatek jest uformowany z takiego nietrwałego tworzywa, nie ze stali, nie z kryształu, nie z porcelany, nie z diamentu, brylantu, tylko z papieru. Czyli że takiego pochodzącego z biologiczności, ale wszystkie są takie same i na patyczkach, czyli że na genach wieczności. I że tych patyczków i tych zbiorniczków jest niezliczona ilość, ale są w kolejności ustawione, bo taka jest ewolucja, kolejności nie zmienimy. I po prostu są. Wszyscy są bardzo podobni i bardzo tacy sami, a więc niepotrzebne są miliony, ani miliardy na koncie w banku, żeby żyć i być na tym świecie bez kłopotów i po prostu mieć to, co potrzeba. Warta uwagi jest ta pozioma czarna linia, która biegnie nad nimi wszystkimi. Ta linia to jest linia istnienia. Zaraz za chwilę, kiedy będę omawiał elementy tworzenia nowego wszechświata, nowego istnienia, to jedyne, z czego będziemy korzystać, to już tylko z tej linii, bo tej linii zabraknąć nie może, to jest linia istnienia. W niej nie ma żadnych wad, bo to jest linia. Ona ma jeden wymiar, jednego punktu. I tam się nie zmieści żadna deformacja, żadna modulacja, żaden taki przeróbka. Linia musi pozostać linią i zawsze jest. I ona teraz jest właściwa. I teraz a propos tego, co nam jest na co dzień potrzebne, w sensie i duchowym, i w sensie takim materialnym. Siedzę z mężczyzną przy stole. Na nim stoją dwie takie same, ceramiczne, w ciemnych kolorach miseczki. W jednej jest bielutkie jabłko. Przekładam część jabłka do drugiej miseczki. Bo siedzimy we dwoje. Potrzebujemy jedzonka w obu miseczkach. Ale jeden jest mężczyzną,
a druga osoba jest kobietą. I to pożywienie, które wynika z duchowości materii, musi i będzie zawsze pochodziło od żeńskości. I to właśnie żeńskość dzieli się tym startym jabłkiem, ale starym i dojrzałym i słodziutkim, ze swoim partnerem i oboje zaraz mają takie same miseczki i tyle samo w tym jabłka. W tym jest też taka, taka aluzja do tego, że już nie potrzeba jabłoni ani drzewa życia i że to pożywienie w postaci też jabłka, ale po pierwsze dojrzałego, a po drugie już takiego startego tylko do zjedzenia jest, ma taką postać tylko duchową, tylko pożyteczną, tylko słodką i tylko dobrą. I że na co dzień każdemu wystarczy taka miseczka, nie musi mieć miliardów na koncie. I jeszcze na dodatek ja tu dopisałem, że to jabłko, to wypełnienie tych miseczek, to jest tym samym, co to nadzienie Jezusowe, które było w tych zbiorniczkach. To ja tak widzę to właśnie. To Jezusowe nadzienie, to jest ta Eucharystia, którą na co dzień powinniśmy spożywać. I skoro tyle żeśmy powiedzieli... Skoro tyle żeśmy sobie powiedzieli o tej takiej konsystencji, takiej bliskiej ciału, bliskiej człowiekowi, to jeszcze na chwilkę przyjrzyjmy się tym elementom, krokom naprawczym w stosunku do starego jeszcze istnienia, przed likwidacją tego, co nazwałem boskich elementów w starym bycie i likwidacją starego bytu, to jeszcze trzeba go naprawić z ostatnich wad. Z nieba spadają lotem swobodnym białe kartki formatu A3, wyrwane ze skoroszytu w grube linie. Jest ich cała masa. Kołyszą się, opadają. Powierzchnie kartek wypełniają otwory niczym po dziurkaczu. W różnej konfiguracji i w różnej ilości. Całe strony są zawalone tymi dziurkami. Są te wzory, które tam są z tych dziurek, są niepowtarzalne i niepoliczalne. Niemniej celuje je matematyczna symetria. Ich swobodny lot kończy się na niewidzialnym polu siłowym, które otacza mnie. Pole to odbija kartki, powodując ich unoszenie i później znów opadanie, także one na razie tak cyrkulują, nie mogą dolecieć do ziemi, ale nie mogą pozostać tam w niebie, skąd zlatują. Także właśnie niebo, czyli że to siedlisko duchowości bogów najwyższej wymiary, już naprawdę nie tych, którzy tam poszli na sąd ostateczny, ale tych, którzy zawsze byli pożyteczni, ale organizowali całą tą grę w życie, żeby czyścić ze zła. W każdym bądź razie nie chodzi o nich, tylko chodzi o ten zapis podstawowy, który tam na górze istnieje, wzorzec, zamysł istnienia, księga żywota, która zawsze była realizowana, ale teraz już nie będzie realizowana. Wszystko za chwilę zostanie zlikwidowana, w związku z tym na początek likwidowany jest właśnie zamysł, ta księga żywota. I zauważcie, że ciekawe są te dziurki w tych stronach. Ja jestem człowiekiem starej daty i jeszcze pamiętam takie komputery, które zajmowały swoją objętością całe piętro w budynku, tam powiedzmy sobie Politechniki, bo tylko Politechnika mogła mieć taki komputer. I wiecie co, to były takie szerokie taśmy perforowane i nawijały się na takie wielkie szpule i tych szpul było cała masa i zawsze ile razy ten komputer w postaci tych dziurek w tych szpulach papierowych odczytywał te informacje, bo informacje były już oczywiście kodem cyfrowym zapisane, ale jednak zakodowane w języku komputera w programowym poprzez te dziurki. I te dziurki były nośnikiem całej informacji. I tutaj jest to samo. Takie odwołanie do najstarszych komputerów, bo ta informacja była oczywiście bardzo stara,
I, ale już jaka by stara nie była, to już nikomu do niczego nie jest potrzebna i te kartki lecą z góry na dół, ale do dołu jeszcze dolecieć nie mogą, bo ziemia ich jeszcze nie chce przyjąć, ale już niebo też nie. I na razie tak się to oczyszcza. Z nieba, jeszcze dalej się oczyszcza, z nieba spadają kolce, bardzo długie i bardzo ostre. Wysuwają się, opadając z góry, natrafiają na pole siłowe i odrzucone zostają, by znów opaść na mnie. I tak ciągle i ciągle. Jest ich niezliczona ilość. Są w kolorze czarnym i jest ich coraz więcej. Tyle kolców tam z góry spada. To przy okazji też tylko nadmieniem, że opowiadałem Państwu wielokrotnie o tym, że bardzo dawno temu, jeśli nie 10, to może nawet i 15, wiem, że siedziałem w operze i było ciemno i zdrzemnąłem się i poleciała taka wizja, że ja widzę z nieba pływają potoki szarej mazi. I kiedy zapytałem, co to za szara maź, to się dowiedziałem, że ona pochodzi ze stopniałych, brudnych, z brudnego lodu zrobionych kolców z nieba. Całe takie lawiny schodziły błota. Wtedy to 15 lat temu. A teraz również z nieba, również z góry, bo to wtedy ze strefy lodowej schodziły. Teraz spadają już żywe kolce, a więc oprócz tej informacji, zobaczcie, kolce, czyli że to są programy zła i destrukcji i cierpienia, nawet tam były. I teraz się dopiero to niebo z nich oczyszcza, kochani. Naprawy, część dalsza. Skoro mówiliśmy już o takich realiach, co prawda duchowych, i energetycznych, bo nie mówimy o takich prostych tam przykazaniach bożych, czy coś tam, nie, żebyśmy byli lepsi niż być możemy. Także, bo to nie o to chodzi w starym bycie, tylko chodzi o bardzo poważne defekty i to, żeśmy sobie omówili. A teraz najważniejszy defekt, trzeba jeszcze raz uruchomić to, czego wtedy nie ciągle brakowało. Czyli, że ewolucję, czyli, że naprawa starej ewolucji. Na górnej półce stoją damskie torebki. Wyraźnie widzę dwie od prawej. Pierwsza jest jasno-różowo-szara, a druga cała szara. Obie są dla mnie. A więc początek. Każdy schodząc na ziemię dostaje misję do wykonania, misja istnienia. Po coś przychodzi na świat. Z jednej strony chce przyjść na świat, z drugiej strony świat go potrzebuje, a z trzeciej strony ojciec każdego takiego przybysza wita zadaniem. I tutaj też właśnie na początku, kiedyś tam ta osoba dostała te dwie torebki, to właśnie te dwie misje. Jedna jest jasno-różowo-szara, czyli że taka jasna, czyli że są wszystkie energie bytu, różowa, czyli że o zabarwieniu biologicznym, a szara, szarość jest energią psychiczną świadomości, a więc wszystko zawarte jest w tej jednej torebce przeznaczonej, bo dwie torebki, a druga cała szara, druga będzie przeznaczona do ewolucji strony ciemności, a ta pierwsza do ewolucji strony jasności. Obie ta osoba dostaje, mimo że na początku jest jeszcze początkującą duszą i początkującym człowiekiem, nie ma jeszcze takich misji z dużej litery, ale już od samego początku ma ich zarodki, ma, trzyma te torebki mocno w garści i od początku, jeśli chce spełnić swoją ewolucję, to musi ją spełnić od początku, a nie gdzieś w środku czy na końcu ją naprawiać. Naprawić się jej nie da,
W środku, jeżeli są zaległości, to za to człowiek płaci drogą cenę karmiczną i żeby ominąć karmę, nie płacić ceny żadnej i lekko przyjść, bez musztardy, przejść przez tą drogę, to trzeba ją zacząć od samego początku. Od razu wziąć te maleńkie torebeczki do małych dziecięcych rączek i krok po kroku iść we właściwą stronę, a nigdy nie będzie cierpienia. Jestem w ogrodzonym terenie z moim synkiem. Jest chłodno, a on ma na sobie cienką i trochę za małą kurtkę. Zakładam mojemu synkowi na tę za małą drugą kurtkę biało-błękitną. Na nią mój synek się trochę krzywi, że źle się układa u dołu zamka. W pobliżu nas jest gospodarczy budynek. Tam co rusz wchodzi i wychodzi Tadeusz. Jest czymś mocno zajęty. Przed drzwiami stoi mała, malarska drabina. Także wszystko się dzieje znowu na początku. Także jeżeli ja jestem teraz partnerem Katarzyny, to jeśli chodzi o początek, to zawsze nim byłem. Tylko mieliśmy inne imiona. Ale od razu żeśmy z sobą współpracowali. I od razu Katarzyna musiała się troszczyć o swojego synka, czyli że o nowe istnienie, mimo że sama jeszcze była młodziutka i malutka, to już miała do opieki synka i ten synek już miał za ciasną kurteczkę, bo to zawsze to, co jest, jest w stosunku do tego, co być powinno, zawsze trochę za małe i trochę za późne i trochę za dalekie. Trzeba to przybliżyć, przyspieszyć i dać większą kurtkę i lepszy kolor, bo biało-błękitną, czyli że to już mówiłem o błękit, to jest duchowość, biel to jest całość energii i ona koniecznie chce odziać to nowe w całościową kurteczkę. On tak za bardzo nie jest z tego zadowolony, ale tak wszystko tam, jakoś tam te kłopoty są naprawiane. Tymczasem męskość i jej partner, czyli że ten jakiś tam Tadeusz, ja nie twierdzę, że to ja, ale jeśli chodzi o naszą parę, to tak musiało być od zarania dziejów. I on jest oprócz tego ciągle czymś zajęty. I to jest właśnie charakterystyczne, że właściwie pojęta męskość jest zawsze czymś odpowiedzialnym zajęta, zawsze towarzyszy żeńskości i zawsze to, co robi, jest pożyteczne. I w tym wypadku ja mam małą drabinkę, bo to jest początek ewolucji, a poza tym, jeśli chodzi w ogóle o ewolucję, to nawet jeśli używamy do tego drabiny, to tylko w poprzednich teoriach religijnych było często mowa o tym, że człowiek w swojej ewolucji duchowej musi się wspinać, zdobywać Mont Everesty albo wchodzić po wąskiej, bardzo długiej, wysokiej i trudnej drabinie. A tymczasem, jeśli chodzi o ewolucję, to już wiemy, że wystarczy siedzieć na swojej własnej pupce, na swojej własnej półce i ona i tak idzie w kolejce górskiej w swojej kolejności i dojedzie we właściwym czasie tam, gdzie potrzeba. A jeśli my potrzebujemy czegoś jednak wyższego, jednak gdzieś dalej sięgnąć, niż to wynika z bieżącej chwili, to od tego mamy małe drabinki, nie musimy zdobywać Himalajów. I jeżeli chcemy sięgnąć wyżej, to bierzemy tą podręczną drabinkę i sprawa będzie załatwiona. I tak można by to było spokojnie tam od początku sobie organizować i uniknąć tego wszystkiego, przez co do tej pory przechodziło całe nasze dotychczasowe istnienie. Ale tymczasem różne rzeczy się odbywały. Kwintesencją tych rzeczy jest taki właśnie obrazek. Niebywale wysoki szpikulec przykryty namiotem cyrkowym. Do wierzchołka zaczepiona jest nić pajęcza, której koniec trzymam w lewej ręce, a w prawej Marina, moja partnerka. I tak zataczamy kręgi wewnątrz namiotu. Jest bardzo, ale bardzo wysoko. Pod nami, po całym obwodzie, kręcą się zawieszone na łańcuchach krzesełka karuzeli, a na nich małe dzieci. Zauważam, na jakiej wysokości to się odbywa. Na dole widzę
maleńkie postacie ich rodziców. Musimy z Mariną zejść na ziemię. W tym celu łapię najbliższe krzesełko i tworząc zator zatrzymuję całą karuzelę, co pozwala nam opuścić we dwójkę, zejść na ziemię. Zobaczcie tą karuzelę, zobaczcie. Pamiętacie, co mówiłem, co organizowali nam bogowie drugiej generacji, między innymi ten mój przyjaciel, który dzisiaj tak usiłuje jakoś naprawić te swoje stare błędy, ale tego się nie da, a do przodu jeszcze nowych zadań nie ma, a jest dobrym, poczciwym chłopakiem i sobie tak egzystuje. Natomiast ja wiem, że on właśnie organizował nam te musztardy, czyli że mówił, że chcecie mieć ewolucję szybszą, to macie w takim razie, zamiast, żeby musztarda była smaczniejsza, to zamiast siedzieć na bezpiecznych krzesełkach kolejki górskiej, to przecież możecie używać karuzeli. Tam dopiero jest musztarda, czyli że emocja olbrzymiej wysokości, łańcuchowych krzesełek. Dzieci cieszą się, karuzela się kręci. W kółko po tych samych obwodach kręci się bez żadnego pożytku dla nikogo. Ta radość jest chwilowa, zaraz po chwili okazuje się, że to jest stracony czas, zero ewolucji, że to jest wielka szkoda. A później to właśnie on wpadł na pomysł, że aha, jeśli to jest szkoda, to dobra, to w takim razie mam dla was w takim jeszcze lepszą kolejkę niż kolejka. Wiecie co? Wymyślił roller coaster. Zobaczcie, jak się fajnie jeździ na roller coasterze. Też wszyscy siedzą na swoich miejscach, nikt nikogo nie wyprzedza, a jaki pęd! Ale ten roller coaster też jeździ w kółko, co prawda po urozmaiconej trasie, ale w kółko to samo. Wszystko zamiast, byleby tylko nie ewolucja. I takie właśnie metody były stosowane. No i teraz właśnie Paweł z Marinią tą karuzelę przerobili i pokazali nam. Jeszcze taki malucieńki obrazek. Płytki i wąski rów porośnięty niską, soczystą trawą. Na prawej stronie mocno pochylony, prawie leżąc, spoczywa mężczyzna. Ciemne włosy, jasno-beżowa koszula, czarne spodnie i boso. Z twarzą zatopioną w zaroślach. Wymiotuje. Także to jest właśnie już właściwie odziana męskość. Ma ciemne włosy, czyli że ciemne, czyli że wzorcowe. Długie, czyli że mądre, tej mądrości nazbierał w tym starym bycie. Jasno-beżowa koszula, czyli że to są boskie kolory. Czarne spodnie, czyli że cała osobowość i całe narzędzia łączące z materią są już czarne, czyli że wzorcowe, a na nogach nie ma butów, jest boso. Pamiętacie, co dzisiaj mówiłem o tym, że jesteśmy bosi? On też już jest bosy, ale wymiotuje, biedak. Teraz, kiedy ruszył w tą ewolucję, już zaczyna swój byt właściwie prowadzić, to wtedy się okazało, że jest zatruty, że najadł się, że nie powiem, że nażarł. Najadł się samych trucizn. I te trucizny są takie, że jego organizm, czyli że jego trawienie, jego konsumpcji nie może przerobić. I nie ma co z tym zrobić. Jedyne, co może zrobić, to zwymiotować, wyrzucić właśnie górą. I dopiero wtedy, kiedy pozbędzie się tych trucizn z siebie, wtedy będzie mógł ruszyć w dalszą drogę. Także to są właśnie takie jeszcze niezbędne kroki naprawcze. I w ramach już starego jeszcze bytu, który naprawiony już ruszył i teraz będzie się starał odrobić zaległości i będzie starał się wejść na drogę tego, co jest nowe i jeszcze na dodatek w obliczu tego, że tych bogów stwórców jako tych współopiekunów
podpowiadaczy i pomagierów już nie ma do dyspozycji, musi sobie radzić sam. Tadeusz podpisuje umowę działania specjalne i wyjątkowe. To są właśnie działania specjalne i wyjątkowe, że zaczynamy od nowa. To zaczęcie nie będzie trwało te miliardy lat, jakie trwał dotychczasowe wszechistnienie, ale przynajmniej tą jedną chwilę po naprawie musi być bezbłędny. W związku z tym trzeba będzie uruchomić specjalne, bo warunki są już inne niż wtedy były, bo wtedy to bogów to były całe piętra, a teraz nie ma nikogo, więc muszą być specjalne warunki i one są. Zaczyna się od przede wszystkim od świadomości, która wszystko ma na oku, ale nie jest osobą, jest świadomością nieprzejawioną. Dziecko nam melduje, że miało wizję, wielkie białe oko z czarną kropką w środku. To jest właśnie nie dwoje oczu, tylko jedno. Oko jest symbolem świadomości i ma kropkę w środku, czyli że w tej świadomości jest miejsce na każdego, na ducha każdego człowieka oddzielnie. Ta kropeczka to jest właśnie ten człowiek i każdy ma dzięki tej kropeczce dostęp do całości oka, czyli że do całości wszechistnienia boskiego. Po lewej, zza pionowej krawędzi jakiejś przegrody wysunęła się do połowy ludzka twarz. Ten proces tworzenia wzorcowego przejawu świadomości w tamtym jeszcze starym bycie, chociaż na chwilę, musi zaistnieć prawidłowo i on się już zarysowuje w postaci tej połowy twarzy. Zobaczcie, później ta twarz za chwilę już wyjrzała jeszcze mocniej, widział to Paweł i narysował. Zobaczcie, że już tylko zasłonięta jest już tylko 1/4 twarzy. Także ten stary wszechświat przed swoim końcem no, nabiera rumieńców. W jaki sposób on kiedyś był tworzony? Bo tak naukowcy to tak też słyszałem, że oni już wiedzą, jak się robi życie, że wystarczy tylko zrobić zupę z aminokwasów, z jakichś produktów tych biologicznych, organicznych i nieorganicznych, dodać do tego dużo energii, tą zupę odpowiednio zagrzać i w tej zupie, jaka by nie była, życie się zawsze zalęgnie. No i z grubsza rzecz biorąc, wtedy, kiedy był tworzony wszechświat, to rzeczywiście i który nadal jest tworzony, to ta konsystencja energii psychicznej, czyli że oceanu wieczności, musi zawierać w sobie wszystkie produkty potrzebne do tworzenia materii, tworzenia bytu, a więc z grubsza rzecz biorąc można ją nazwać zupą. Ostatnio o tej zupie opowiadałem na wykładzie, że w swojej przeszłości żeśmy tą zupę tak właśnie gotowali, że ciągle dorzucaliśmy do niej coraz to więcej trucizn, coraz była boleśniejsza, coraz więcej krwi i łez i nikt nie było chętnych do jej jedzenia. Ale teraz zaczynamy znowu od początku. Znów musimy zacząć od zupy. Stoję na brzegu morza, w nieznacznej odległości ode mnie, na wprost, coś dużego i ciemnego znajduje się w tej wodzie. Może to być burta jakiegoś statku, którego widzę fragment. Zamiast wody jednak jest tam zupa szczawiowa. Przymierzam się, żeby do niej wskoczyć, jakbym chciała popływać. To jest właśnie taki obraz tego, co było kiedyś na początku. To też była zupa, ale już w tej zupie coś było. Jakiś fragment czegoś. Mówi o zatopionej burcie statku, a więc to jest taka sugestia, że na początku naszego istnienia, już w tej naszej zupie, już tam
jakiś okręt, jakiś byt wcześniej zatonął, nawet wiemy jaki, bo ten pierwszy ojciec zlikwidował. Także ten statek zatopił, żeby go nie było, bo zobaczył, że wyszło wszystko źle. I teraz jeszcze na chwilę ten obraz jest odtworzony, tego właśnie początku. I jest jeszcze coś takiego, co jest, będzie dla was oczywiście nudne, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest przedmiot ciągłych dywagacji pomiędzy filozofią duchową właściwą, a niewłaściwą. W przestrzeni na wprost mnie duży czarny owad z wyraźnym podziałem ciała na trzy. Odwłok, tułów i głowa. Nie ma żadnych skrzydeł ani żadnych czułków. Rzecz właśnie w tym, co podobnie jak ta zupa, że wszystko, co istnieje, jest jakąś istotą i ta istota, żeby była wzorcowo żywa i jeszcze na dodatek duchowa, to musi składać się zawsze z trzech elementów. Jeśli składa się z dwóch elementów, to jest niewłaściwa, niewzorcowa i nie może być żywa. Jest sztuczna i będzie nietrwała. I to dotyczy wszystkich filozofii. Jakbym nie posłuchał, to tylko wszyscy chcą za pomocą dobra zwyciężyć zło, za pomocą plusa zwyciężyć minus, albo połączyć jeden z drugim i wtedy dostać jakąś wielką energię, zderzacze hadronów i te inne. W każdym bądź razie i nasza nauka, i technologia, i religia, wszyscy, cała nasza cywilizacja i nasza mentalność posługuje się istotą żywą w postaci dwóch elementów. I ona zawsze, ta istota, nieważne czy gorsza, czy lepsza, będzie martwa, sztuczna. Trzeba będzie wielkiej, dużej energii, żeby ją podtrzymać przy życiu i zawsze będzie energochłonna, nigdy nie będzie energodajna i na dodatek jeszcze będzie niewzorcowa, a więc będzie pochłaniać energię z otoczenia, żeby móc istnieć. A tymczasem ta, która nie dosyć, że będzie żywa, to jeszcze będzie energodajna, to musi być trzyczęściowa i w tym prostym takim widzeniu jest to zaznaczone. No i kochani, zanim przystąpię do takiej przyjemniejszej części naszego spotkania, ale i naszego dzisiejszego życia, które chcąc, nie chcąc, i tak musi zacząć nabierać nowych kolorów i nowej barwy i tylko lepszej, ale zanim to nastąpi, to musimy dokonać tego, co jest nieuniknione. Niestety musimy przystąpić do opisu, którym dysponuję, mechanizmu nie tylko zaniku, ale również i zagłady starego wszechświata, starego istnienia, starego wszechistnienia, wszystkiego, co jest stare. A on się tak głęboko wrósł w materię, w istotę istnienia, że teraz, nawet kiedy znamy korzenie tego, co było niewłaściwe, ale niezależnie od tego, co było niewłaściwe, to my musimy wyrwać również te korzenie, które były właściwe, ponieważ musimy zacząć od zupełnego, czystego początku. A wiecie, co jest symbolem tego właśnie korzenia, nowego korzenia wieczności, pozbawionego korzenia? Szparaga. Lubicie szparagi? Bo my z Katarzynką bardzo. A właśnie szparaga to jest taka roślina, która rośnie z korzeniami, potem ma korzeń ten, który się je, a potem już rośnie i tworzy się krzak z nasionami. Ale je się tylko ten korzeń, który się wyjmuje z ziemi, oczyszcza z tych korzeni, które tam miał i dopiero ten jeden, bez krzaków u góry, żeby nie wyrósł, taki niedojrzały, ale już wyrośnięty z korzeni, trzeba pozbawić korzeni i wtedy można go zjeść. I właśnie taka szparaga, taki
jadalny korzeń szparagi jest symbolem nowego genu wieczności. Ale żeby on mógł zacząć istnieć, to w starym musi być pozbawiony wszystkiego. I korzeni, i najpierw wyrwany z ziemi, i tych krzaków, żeby nie dorósł do tych krzaków. Musi być taki niedojrzały. No i to są takie działania dosyć, powiedziałbym, bolesne. I teraz o tych działaniach bolesnych. Stworzyliśmy całą ideologię i religijną, i filozoficzną, i naukową, że to ma być Eucharystia. To ma być ciało Boże. Pamiętacie, ojciec wtedy przed samymi mrówkami i jeszcze z tych sarkofagów, w których żeśmy tam byli, w postaci żywych trupów, to chciał je nakarmić żywym swoim mięsem i sam siebie kroił na kawałki i rozdawał. Skoro wierzycie, że tylko w taki sposób możecie ewolucyjnie najeść się ducha, to proszę bardzo, ja będę tym duchem, jedzcie mnie, przyjmujcie tą komunię świętą, czyli że mnie może zmądrzejecie, ale to wtedy nie wypaliło, też nie pomogło. I w związku z tym teraz, kiedy jest już po wszystkim, to niestety trzeba odparować z głów, ze świadomości i z otoczenia, z realu właśnie takie bzdury, jak taka krwawa Eucharystia. Trzymam w rękach ludzkie mięso, w połowie ugotowane, a w połowie surowe. To jest moje mięso, ofiarne, i muszę je oddzielić od kości. Nie mam narzędzi, muszę to zrobić rękami i zębami. Jest to okropnie trudne i fizycznie, i jeszcze bardziej emocjonalnie. Rozrywam mięso zębami, mam odruchy wymiotne. Muszę to zrobić, bo robota musi być zrobiona, a nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić. A ciało jest moje. Czujecie sprawę, kochani? Teraz właśnie przerabiamy ten etap. Rozejrzyjcie się dookoła. Zobaczcie, jaki jest sens tych zdarzeń, których jesteśmy uczestnikami. Chodzi nie o ich ocenę, i że są złe czy dobre, że ludzie są głupi i idiotyczni, że nie zmądrzeją, bo zgłupieli. Nie, bo takie słyszę, takie właśnie rady duchowe naokoło, że należy im się ta zagłada, skoro sami tego chcą. To nie o to chodzi. To właśnie teraz jest ten etap. Oni teraz własnymi rękami sami żrą swoje własne ciała. Są demonami, które kiedyś zjadły swojego ducha, kiedyś zjadły swoje dusze, a teraz muszą zeżreć swoje własne ciała, bo jednak są boscy. Skądś tej komunii muszą zażyć. Nie mogą już poprzez agresję zjeść sąsiada czy dziecko, tak jak tutaj znamy te wszystkie reakcje. Opowiadaliśmy sobie o tym, na ten temat wiele. W każdym bądź razie chodzi już nie tylko o duchowy, ale i o fizyczny wymiar. Oczywiście, że ludzie nie żrą się nawzajem, ale zobaczcie, jak się do siebie odnoszą. To jest właśnie żarcie się. W każdym bądź razie ta ich głupota, która sięga dna, jest właśnie taką obrzydliwą komunią, i to nie wiadomo, jak długo i kiedy potrwa. Jedno mogę tylko powiedzieć, że apogeum mamy za sobą. Nie powiem, że idziemy w dobrym kierunku i że zaraz będzie lepiej, dlatego że stara rzeczywistość musi zaniknąć. Stara ludzkość w takiej postaci mentalnej, energetycznej i duchowej musi zaniknąć. Razem z bogami odejść. Nie ma na to po prostu ludzkiej siły.
To się po prostu w tej chwili dzieje. Przede mną stoi długi stół. Za stołem, na prawym końcu, ale nie w szczycie, siedzi mężczyzna w średnim wieku, z czarnymi włosami i czarną, krótką bródką. Słyszę, bo idziemy na eksterminację. Moja mama. Frrrr. I tu robi gest palcami, jakby pokazywał, jak odlatuje ptak. No i tutaj już widzimy, że bez żadnej interpretacji tajemniczych symboli, tylko dosłownie siedzi taki właśnie Bóg Stwórca za stołem, który jest już pusty i pokazuje mojej mamie, czyli że tej swojej duchowości żeńskiej, że no, to już jest końcówka. Zaraz odleci. Wie, że jest nieśmiertelny w swojej istocie świadomościowo-boskiej, ale ten świat będzie musiał opuścić. Jedni opuszczają go w dół, drudzy jakoś średnio biologicznie, a inni z kolei do góry, prosto do swojej jedności, z której kiedyś wyszli. Zaraz potem zaczną, tutaj będziemy mieli informacje, jak zaczną nowe, swoje świadome istnienie, wiedzą, że to jest naturalny etap i że to jest nieodwołalna sprawa, tego się nie da ani odwlec, ani uniknąć. Usłyszałam najpierw coś o utracie świadomości. Widzę na gzymsie, biegnącym w połowie wysokości budynku, głowy męskie. Szczególnie przyglądam się jednej. To głowa mężczyzny w średnim wieku, z siwymi włosami i siwą, krótką bródką. Słyszę. Dostaliśmy informację, że czeka ich nagła śmierć. Taką dostali informację i tak, że tak powiem, po boskiemu odchodzili moi ci bliscy, o których opowiadałem wielokrotnie, że mieli takie śmierci bardzo uduchowione. To znaczy żadnego chorowania, żadnego cierpienia, żadnych stresów, po prostu usiedli albo się położyli, a Wojtuś to wręcz szedł po ulicy i padł i umarł. Chociaż twierdzą wszyscy, że z powodu jakichś tam powodów, których nie będę rozpatrywał, bo ja ich nie znam, że został zabity. Ale nawet jeśli został zabity, to nie ma przypadków. To znaczy, że on zdecydował o tym, że na poziomie świadomości i ducha, że odchodzi z tego ciała. No i tak je wystawił na celownik tym, którzy chcieli go zlikwidować i tak się stało. W każdym bądź razie to jest taka świadoma sprawa. Wszyscy oni idą tak właśnie górnym pułapem odchodzą z ciał, nie idą na ewolucyjnie na jakieś niższe poziomy, ale ponieważ nie spełnili swojego poziomu, no to na wyższy też tak prędko nie pójdą. No i teraz dostaliśmy informację, że czeka ich nagła śmierć. Taka jest informacja o tych najwyższych bogach. Widzę twarz mojego taty, który zmarł miesiąc temu. Teraz ukazał mi się żywy, chociaż podświadomie wiem, że tak nie jest. Nie był podobny do siebie, a jego włosy były czarne. Także
Już jest to taka informacja. Oczywiście nie chodzi tutaj o ojca tej osoby, która opisuje, że to jest jej syn i tamten ojciec, bo nawet mówi, że to nie, że wie, że ojciec, ale że to nie ten, który tam umarł niedawno, ale ojciec. Że to właśnie ojciec. Ten, ci, których ja osobiście na co dzień modląc się do nich, zawsze ich omianowuję ojcami albo matkami, bogami ojcami, bogami matkami, boginiami matkami. No, że już odszedł na tyle, że została sama twarz. Już swojego cielesnego przejawu nie ma, ma już tylko przejaw świadomościowy, ale ten przejaw świadomościowy jeszcze jest w kontakcie z nami. Ja to czuję, bo na co dzień się modlę i kontaktuję się z ojcami, stwórcami i twórcami i z matkami, boginią matką, boginią wszechjasności i czuję, że ten kontakt mój jest bardzo silny i bardzo istotny, naprawdę bardzo silny i bardzo z niego wiele korzystam, także ten kontakt jest jeszcze i będę wam relacjonował, jak to przebiega, bo zaraz jak się zacznie nowy byt, a już to wiem, zaraz to opowiem o tym, co wiem oczywiście, że to będzie zupełnie inaczej, że każdy z nas będzie Bogiem siebie samego. Zaraz przeczytam wam na ten temat komunikat, jeszcze tylko taki ładny, nostalgiczny komunikacik, który mówi tak z grubsza jeszcze o tym momencie rozliczania boskości starego bytu. Rodzinna miejscowość na wzgórzu, drewniany kościół. Architektura z XVII wieku. Od frontu wbudowana wieża. Dzwonnica, na szczycie której widnieje czarny otwór okienny. Przez to okno są wyrzucane duże kawałki ceglanego muru. Na ziemi widzę sporą część narożnika wewnętrznego podmurówki. To, co zostaje wyrzucone, przeznaczone jest na utylizację. Czyli, że Kościół, czyli, że to jest Dom Boży, czyli, że wszechistnienie, wszystko, co w nim było duchowością i technologią, i cywilizacją, i religią, teraz jest wybebeszane, nie jest naprawiane. Po prostu z korzeniami jest wyrzucane i nie będzie ta cegła wykorzystana do dalszych jakichś tam budów, tylko jest przeznaczona do totalnej utylizacji. Taki teraz proces zachodzi. I w tym temacie tak ostatniutka informacyjka, bardzo sympatyczna. Wystawiam fakturę moim podopiecznym na kwotę 200,99 grosze. 200 zł i 99 groszy. Następnie w rewanżu otrzymuję fakturę na kwotę 250 zł, która została zrabatowana do wartości 147 zł. I ta osoba, jak mi to opowiadała, to mówi, wiesz, dzisiaj nie miałam żadnych wizji ani snów, to właściwie taki nieważny jeden to było, to nawet nie ma co mówić. A ja jej mówię, no wiesz, powiedz, bo czasem bywa, że jest ważny. I kiedy mi tak szybciutko jednym tchem opowiedziała, to ja stwierdziłem, że jest bardzo ważny. To taki właśnie zapłacenie faktury za cały dotychczasowy byt i wszechistnienie, to jest naprawdę dowód na to, że to jest końcówka, kochani. Już leci zapłata. Faktury są wystawione, trzeba będzie jeszcze je zapłacić. Pierwsza faktura jest za całość. 200 zł i 99 groszy. 200 to jest 2 razy po 100, czyli że dwie całości, a 99 to są dwie potrójne trójnie.
czyli że całość i potrójne trójnie i cena za oba byty wszechistnienia jest już wystawiona, wystarczy ją zapłacić i ojcowie stwórcy będą rozliczeni na czysto. Ale trzeba jeszcze zapłacić taką rewanżową, grzecznościową fakturkę niewielką, 147 zł. I tu też są zawarte w jedynce, czwórce i siódemce symbole czystej całości. Jedynka to jest całość, czwórka to jest czwórnia pierwsza, która jest przejawem tej całości, a siódemka to jest ilość energii materii, samej żywej materii, zawartej w tym układzie, który teraz zostaje rozliczany. No i dla odpoczynku i mojego, i Państwa posłuchamy teraz tego, co nam Andrzej ma do powiedzenia, a szczególnie zobaczymy jego nowe, wspaniałe obrazy, które niosą w sobie smak, ale również już informacje i wiedzę o naprawdę nowym wszechświecie. Witam serdecznie. Nie było nas trochę dłużej niż normalnie, ale to nie znaczy, że w międzyczasie niewiele się działo. Wręcz przeciwnie, działo się bardzo dużo. Zaczynam od takiej wizji z 2 czerwca, która wygląda w ten sposób. Bardzo piękna taki trójkąt, fałka zanurzona w ciemności, która składa się z szeregu takich fałek właśnie, naprzemiennie szarych z niebieskimi. Te odcienie tego niebieskiego koloru są różne, od granatu do błękitu. I całość tej konstrukcji zanurzona jest właśnie w ciemności. Natomiast ponad tym jest już taka powierzchnia, przestrzeń odległa, która jest świetlista, jest rozświetlona światłem. Następnego dnia przeżywam taki proces, który wygląda w ten sposób. Złożony jest z kilku rysunków, kilku etapów. Pierwszy z nich wygląda w ten sposób. I to jest w ten sposób, że te kanały są wypełnione drobniutkimi cząstkami, ale można w nie wejść. Ja tam penetrowałem je, tą przestrzeń, jak ona wygląda. Przemieszczają się, poruszają się, te kolory opalizują na tych kanałach. Także ona jest żywą, taką żywą matrycą istnienia, która jest w ciągłym ruchu, w ciągłym przekształcaniu się, ale najpierw widzę taki właśnie fragment przekształcający się, potem cały obraz się oddala i widzę, że to jest na płaszczyźnie takiego kwadratu. Także cała ta sytuacja dzieje się, zamknięta jest w płaszczyźnie kwadratu. No i następna historia to pojawia mi się właśnie ten, który tutaj, czekajcie, nie tu, tu, przepraszam, że tak, ale to jest lewo na prawo. Ten właśnie przekaz, ten właśnie rysunek, który zrobiłem właśnie w formie już takiego skończonej takiej pracy. Nazwałem to takim magicznym lustrem, ponieważ w środku ten najmniejszy kwadrat, który tam się pojawia, to takie lustro właśnie, w którym nie widziałem swojego odbicia, ale ono było takim miejscem do przejrzenia się, zobaczenia siebie, swojej świadomości, czyli w każdym razie są tam też litery, które są oznaczone. Te obrazy się zmieniły trochę od ostatniego razu, dlatego że po prostu część z nich pojechała na wystawę.
No i tutaj mamy takie właśnie sekwencje R, H, A, D, R, J, P, R, R, H, H, Q, D, R, D, Q. Jak sobie wypowiadacie te sekwencje, to może coś odczujecie, także proszę bardzo sobie popróbować i zobaczycie, co tam, co się dzieje. 5 czerwca widzę taki obraz na takim murze, na takiej betonowej konstrukcji, wystający bolec, za który zawinięta jest taka wstążka, która się nie kończy i nie zaczyna, ale jest owinięta wokół tego bolca. Jedna pojedyncza wiadomość tego rodzaju, ale muszę ją zaznaczyć i pokazać, że coś takiego było. 6 czerwca, w dzień moich urodzin, najpierw dostaję taką wiadomość, że widzę duży pojemnik, taki przemysłowy pojemnik wygląda to jak pojemnik na zaczyn chlebowy. W środku szara masa, taka przypominająca trochę takie ciasto chlebowe, które mieszane jest przez jedno takie duże ramię, które się zanurza w tym cieście i miesza, i miesza, i wyrównuje, i jakiś tam przygotowuje do następnego etapu, przetwarza w jakiś sposób tą wartość, która jest w tym naczyniu. Potem pojawiają się dwa takie ramiona i one z kolei tak naprzemiennie znowu mieszają tą szarą substancję, która jest wewnątrz tego naczynia. To jest pierwsza wiadomość z 6 czerwca, a druga to jest proces, który zaczyna się takim obrazem takiego wulkanu, erupcji wulkanu. Wulkan jest brązowy, ma tą swoją budowę z brązu, taką regularną. I wydobywają się z niego takie pasma, również w określonym miejscu się zaczynające, w określonym miejscu się kończące, ale w takie pasma określonych kolorów, tak jak widać na rysunku. I później widzę z kolei, a one są bardzo kolorowe, także to wizja po prostu fenomenalna. I potem widzę taki rodzaj obniżenia, takiego jakby osadownika, który jest zagłębieniem w jakimś gruncie, i w środku te energie, te same kolory tych energii są umieszczone. Na następny etap, ale to jest jakby widziany przekrój, widzę to dwuwymiarowo. Natomiast następny obraz to są te same energie, które wypełniają cały już obraz, cały ekran. Są przestrzenne, także widzę wyraźnie odległości między nimi. Trochę to tak, jakbym był w chmurach, ale nie mgielnych, tylko takich, gdzie widać ich kontury. No poprzez te energie, poprzez te kolory płynie taki właśnie kwadrat. Taki kwadrat, taka czwórnia, zakończony kuleczkami każdy i ma takie jakieś połączenia jeszcze poprzeczne. Ale bardzo taka cieplutka wizja, która bardzo przyjemna. Widać było, że to jest coś bardzo pozytywnego. 2 dni później stoję na kwadratowym fundamencie, jakby. Jeden blok szarej jakby betonowej skały. Tak to wygląda na samym początku. Taki kwadrat, taki. Ja stoję na tym i rozbijam ten kwadrat. Rozbijam go w ten sposób, że on się nie rozlatuje na kawałki, nie wychodzi poza ten swój obrys, ale pęka i zamienia się w takie duże głazy. I te duże głazy z kolei rozbijam taką
falą uderzeniową. Ja nie wykonuję tam żadnych, nie mam tam młotka, nie mam tam żadnego narzędzia. Po prostu jakąś falą uderzeniową swojej woli rozbijam tą konstrukcję i tworzę z niej taką samą konstrukcję, tylko że złożoną już z takich luźnych, pojedynczych drobinek, bo one się rozbijają na bardzo drobne cząstki, takie trochę jak piach. Tego samego dnia dostaję jeszcze taką wizję takiej przestrzeni, płaszczyzny właściwie, o takich kolorach jak tu widać, która kształtuje się dopiero. One te części troszeczkę się poruszają i jakby próbują ustawić się w takich miejscach, w jakich powinny być. Tam jest taki kształt takiej muszki, czy takiej klepsydry, czy dwóch trójkątów, które się w siebie wierzchołkami wchłonęły, tak dotknęły się wierzchołkami. Także kształtująca się dopiero jakaś forma. No i później z kolei piękny widok takiej najpierw na początek takiej piramidy tej pięciobocznej, czyli o podstawie kwadratu, która jest z monolitycznego złota. Ja wiem, że to jest po prostu monolit złota. Najszlachetniejszy kruszec i metal, po prostu metal. Potem przekształca się ta piramida, pokazana mi jest nowa forma tej piramidy, złożona już z wieloboku, który jest w zasadzie stożkiem, ale ten stożek nie jest, podstawa nie jest kołem, tylko jest złożona z króciusieńkich odcinków tworzących takie trójkąciki bardzo wąskie. Także każda z tych płaszczyzn jest jednakowa, ale stworzona jest ta piramida z bardzo wielu płaszczyzn. 23. znowu posypał się proces. Zaczyna się on taką formą, którą muszę trochę opowiedzieć o niej, ale w każdym razie jest to płaszczyzna, ale powiedzmy, że mamy do dyspozycji kulę, którą widzimy z pewnej perspektywy i z dołu i z góry ona jest uciskana takimi dwoma spinkami w kształcie takich rozłożonej litery U i zgniatana jest w ten sposób, że tworzą się jakby dwie kule z tej jednej kuli. Takie rozmnażanie przez podział, coś takiego. I w tych dwóch kulach potem tworzą się jeszcze podział na dwie, także to się robi z tego taki, tak jak widać na tym rysunku, taki jakby ogryzek, który ma cztery, składa się z czterech elementów. Później widzę taką rynienkę, która jest tylko sygnałem. I następny obraz to z kolei jest to przejście. Ja to nazwałem przejściem, dlatego że te niebieskie trójkąty, one były na początku zamknięte, czyli wypełniały całe to kółko, a później one się odsunęły i otworzyło się przejście do drugiej przestrzeni. Kiedy przeszedłem do tej drugiej przestrzeni, to z kolei pojawiły się takie prostokąty, które ulegały przekształceniom. Na początku były ten rysunek numer, teraz muszę zerknąć, numer 4, potem numer 5 i taki już ten kształt pozostał. Potem pojawia się taki zespół dwóch elementów. Monolityczna fałka albo litera A i przed nią stojący taki delikatna konstrukcja, trochę przypominająca połowę parasolki, ale w każdym razie zespół takich fałek, zespół takich trójkątów, które są udekorowane subtelnymi takimi wzorami koronkowymi.
I później z kolei widzę ostatni już element z tej wizji, który wygląda w ten sposób, a mianowicie tutaj szczególnie zwrócona jest moja uwaga na sposób związania się tej monolitycznej fałki niebieskiej z takim monolitem zewnętrznym, który jest szary i niebieska ta fałka ma takie bardzo mocne, grube, jak oko łańcucha jakiegoś potężnego statku, takie ucho wystające i za to ucho z tej szarej, monolitycznej konstrukcji z kolei, z tej powierzchni wydobywa się takie ramię, które jest również niebieskie, ale zapina się razem z tą fałką i tworzy trwałe połączenie, coś takiego. Wizja się kończy, ale ja zapadam się. Tracę po prostu świadomość tego, co się dzieje. Zapadam się w jakiś rodzaj snu, którego nie pamiętam. Natomiast jest to taka dziwna historia, że nie pamiętam tego momentu, ale zaraz później jestem... znowu świadomy. I to jest taka trochę nawet informacja, że no teraz to, co teraz będzie, to zapamiętaj. No więc jest, widzę coś takiego, że widzę rozcięte podbrzusze, tak jak do operacji jakiejś, ale nie ma tam krwi, po prostu jest to otwarcie płatów skórnych w taki sposób, że widać wnętrze. I w to wnętrze wkładane są jajeczka. Tych jajeczek jest cała grupa, ich jest więcej niż dwa, ale w każdym razie do wnętrza w tym miejscu, w miejscu podbrzusza włożone są te jajeczka. I koniec jest tej wizji, także wychodzę z tej całej sytuacji w taki sposób. I teraz, kochani, jeszcze troszeczkę skomentuję, może powtórzę to, co Andrzej mówił, ale tak po swojemu. Niektóre z jego obrazów, bo są tego warte i w nich zawarte jest wiedza o tym, co jest nowe i co dopiero się tworzy. Więc to jest właśnie plansza z trzema elementami. Pierwsza to jest taki jakby wulkan brązowy. Wszystkie te treścią wspólną dla tych wszystkich trzech skupisk obrazowych jest energia pochodząca bezpośrednio z materii, zawarta w materii. I różne są jej postaci i rodzaje, i zastosowania. Więc pierwsza to jest taka erupcja klasyczna, a więc wulkaniczna. Wulkan ma kolor brązowy. A brąz jest energią, która łączy ducha z materią, a więc te wszystkie energie, które teraz przez niego są emitowane, a bardzo ciekawe są to energie, bo to jest u podstawy żółć, potem jest amarant, który jest połączeniem fioletu czerwonego i białego, a więc też takie uniwersalne zestawienie. Potem olbrzymia strefa granatowego błękitu, a więc tej ciemnej, bardzo wymagającej duchowości i otoczka tylko malutka takiego pomarańczu, która spina całość, a to ten pomarańcz jest oczywiście energią ludzką. Człowiek sobą zawsze zamyka całość, jeśli ta całość jest i jeszcze człowieka nie ma. Ale cały zarys rzeczywistości, która zaraz za chwilę będzie tworzyć wszystkie potrzebne wszechświatu i światu i nam osobiście całości, to do tego materiał znajduje się właśnie dokładnie w tym, co zawarte jest we wnętrzu materii i ten wulkan z siebie to wydaje. A wydając z siebie, formuje w takie postacie i w takie warstwy,
które już będą tworzywem takim doskonałym tworzywem do tworzenia gotowego życia, świadomego, biologicznego, takiego jak trzeba. Drugi rysuneczek to taka micha w powierzchni materii i ta micha zawiera to, co jest darami materii, a więc różne postaci wszystkich energii w postaci takich kłaczków. Ciekawe jest właśnie to, że te energie, mimo że są pomieszane, te kulki z sobą, energie się z sobą nie mieszają. Każda ma swoją indywidualność, swój kolor i swój kłaczek. I kłaczki są obok siebie, lub przy sobie, lub na sobie, ale się nie przenikają i się nie mieszają, nie zmieniają na skutek mieszania swoich barw. Dzięki temu wszystko jest takie czyste, przeźroczyste, przejrzyste, niezakłócone. I to jest micha, czyli że wnętrze, takie podręczne wnętrze materii, która zawiera w sobie zapas materiału energetycznego na wszystkie potrzeby. A pierwszą potrzebą istnienia jest czwórnia. Czwórnia, bo tylko czwórnią przejawia się jedność całości wszechistnienia. Więc ta czwórnia tu właśnie w tej misie ma do dyspozycji wszystko, czego potrzebuje i w postaci trzeciego rysunku jest już zaczyna egzystować. I jeśli się pojawiła czwórnia, to znaczy, że już zaczyna być nowy byt. Tą planszę nazwałem planszą z diafragmą, bo tutaj to koło z tymi niebieskimi trójkącikami tak przypomina mi te przysłony, które są w obiektywach fotograficznych, także to jest taki portalik do przepuszczania w obie strony, elastyczny portalik do przepuszczania tych, którzy tego potrzebują, w obie strony. Natomiast ja tylko wspomnę tutaj o tym, że tak, z grubsza rzecz biorąc, tutaj ta jedynka i dwójka jest dla mnie dosyć tajemnicza, szczególnie ta dwójka, czyli rynna, nie bardzo wiem, do czego ona będzie służyć i tutaj się znajduje. Natomiast jedynka na pewno jest takim modelem dzielenia się poprzez pączkowanie całości. Całość, która zawsze jest kulą. Jeżeli sobie tą kulę warstwowo wyobrazimy, że jeszcze we wnętrzu składa się z dwóch półkul, też kilkuwarstwowych, zaraz policzę, ile tych warstw, raz, dwa, trzy, no właśnie, trzy warstwy, czyli że trójnia w otoczce tej kuli i każda z tych dwóch połówek jest ściśnięta w środku tą prasą jak gdyby i w tym momencie ona zaraz, jeżeli będzie dalej ściskała, to się rozdzieli na taką samą kulę, która była przed chwilą, ale przez moment dwie kule mniejsze. A na razie jest jedna, która tak jest ściskana i że w taki sposób zachodzi takie duchowe pączkowanie trójni. Tak bym to sobie zinterpretował. Natomiast dla mnie bardzo wielkim znaczeniem jest opatrzony rysunek 4 i 5. To są dwa prostokąty, które są sześcianami, prostokątami zamysłu i które poprzez przenikanie siebie nawzajem, wpisywanie się w siebie nawzajem, tworzą ten właśnie pasek przedstawiony na rysunku 5, że ten pasek składa się z takich właśnie kwadracików, a każdy kwadracik to jest porcyjka, wydzielona porcyjka energii świadomości pochodzącej z zamysłu. Zamysł, prostokąt zamysłu obejmuje strefę tą, którą sam obejmuje we wszechświecie, w strefę wszechświadomości boskiej
i to, co sam objął, jest już przeznaczone na jakiś tam byt. I sam z siebie wydziela następne podziały i każdy następny podział jest porcyjką jego świadomości, jego energii świadomościowej. I ta porcyjka jest już duchem, ludzkim duchem, który jeszcze nie ma ciała. A sposób, w jaki to ciało obejmuje dla siebie, to zaraz dokładnie Państwu omówię, ponieważ będzie to na zakończenie część właśnie tworzenie nowego istnienia i w tym tworzeniu nowego istnienia ten etap czwórki i piątki będzie bardzo ważny. Bardzo delikatny, bardzo lakoniczny i bardzo ważny rysunek, obraz centralnej fałki, która tworzy sobą cały wachlarz fałek ludzkich. Teraz już wiemy, że wszystkie osoby ludzkie, jak tylko narodzą się jako skompletowane istoty ludzkie, natychmiast będą musiały utworzyć pary bliźniacze, fałki i ta suma tych fałek zacznie tworzyć taki właśnie lej, który jest na rysunku numer 6. Pierwsza fałka z tym takim lejem albo wachlarzem utworzonym z fałek bliźniaczych mniejszych innych. Ta jedna centralna zaś jest o tyle ważna, że z jednej strony jest pierwowzorem i jakby taką sztancą odlewniczą dla wszystkich innych fałek, a z drugiej strony na rysunku 7 pokazane jest, jak jest wpojona w materię. Jeszcze na dodatek tutaj ma takie dwa mocowania, które jak w żelbetonie wiążą ją na stałe z materią i powodują, że materia jest poprzez ubogacona poprzez tą fałkę całości, fałkę centralną, wymiar ludzki materii, taki rzeczywisty i całość jest taka właśnie cudownie pożyteczna, potwierdzająca moje nastawienie, że i stare życie, i nowe życie będzie oparte na polaryzacji damsko-męskiej, a jednocześnie będzie dzięki temu swoją jednością i harmonią będzie i ludzkością będzie otaczać cały nowy byt, który się tworzy, ale zaznaczam, że to wszystko mogło być w starym, ale się nie udało. Teraz drugie podejście, ale już ostatecznie na pewno trafione, bo wszystkie korzenie przeszłości na ten moment już nie istnieją. Przepiękny obraz, który myśmy nazwali tajemniczym lustrem. Ja w swojej odpowiedzi dla jednego z naszych korespondentów tam napisałem, że on tam zarzucał nam, że ohydzamy w całą cześć i godność ludzką naszych rodzin swoim wybrykiem, że jesteśmy razem i taką krzywdę im robimy, jeszcze na dodatek robimy z siebie pajaców publicznie, więc już w ogóle krzywda jest nieopisywalnie wielka. Ja właśnie mu odpowiedziałem, że z grubsza rzecz biorąc cały wszechświat zrobił sobie i ludziom i Bogu największą krzywdę, jaką tylko mógł zrobić i jedyne, czego mu brakowało, to lustra, żeby to zobaczył. Ale na to, żeby mieć lustro, to trzeba mieć świadomość, wiedzę i serce. A jeśli chodzi o stary byt i o wszystkich tych, którzy myślą po staremu, to na to jest za późno. Natomiast tutaj jest taki ukłon w stronę tej samej myśli, że nowa materia, bo tutaj jest właśnie są siedem wymiarów sensu stricto materialnych, i jest tutaj klucz dostępu, czwórnia ma swój klucz dostępu i każdy wymiar ma odpowiednik w swoim kluczu,
w swoim wzorze matematyczno takim lingwistycznym i to wszystko jest zakodowane i tworzy to, ci, którzy posługują się, dzisiaj wszyscy się posługują komputerami i dobrze wiedzą, że bez kodu dostępu, bez hasła, choćby się miało nie wiem jaki dobry komputer, to się nie da nim posługiwać. I to samo dotyczy całego wszechświata. Żeby się nim posługiwać i w efekcie na koniec jeszcze uzyskać efekt postępu ewolucyjnego, to po pierwsze trzeba mieć kod dostępu do wszystkich tych wymiarów, a po drugie tam na samym końcu mieć lustro, żeby móc zobaczyć siebie samego w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, co jest. I dopiero zobaczenie siebie i zobaczenie istoty tego, co czynię, będąc w bycie, daje mi postęp ewolucyjny. I taka zasada była zawsze i ta zasada teraz jest już przygotowana, możliwość jej realizacji. I ostatni element, który chciałbym uwypuklić, to jest właśnie żywa matryca. Do tej pory wielokrotnie pokazywaliśmy, jak ojciec, ulepszając technologię istnienia, stosował coraz to doskonalsze matryce, a matryce wiadomo, że służą do tego, żeby powielać struktury, te, które są żywe i pożyteczne i potrzebne. I wszystkie do tej pory były coraz doskonalsze, ale jednak miały charakter ten, o którym mówiłem, nawet dzisiaj wspomniałem, że był dwuwymiarowy, a więc wymagał energii i był płaski, miał naturę informacyjną. Tak było z wszystkimi matrycami do tej pory. A teraz mamy do czynienia po raz pierwszy z matrycą żywą. Ma kształty biologiczne, tkanki żywej, kolory wręcz nieograniczone. Mało tego, one w rzeczywistości, Andrzej widział, jak one się mienią, jak one się zmieniają, jak one między sobą korespondują i swoim kształtem, i swoją barwą, i swoim ruchem przede wszystkim. I ten ruch jest wielowymiarowy, właściwie powiedziałbym wszechwymiarowy. I tutaj będziemy mieli w Nowym Świecie do czynienia ze sztancą uniwersalną i energetycznie, i ruchowo, w sensie zdarzeniowym, ale również jest fantastycznie żywotna, taka, która już nie wymaga zasilania energetycznego, bo sama aż tryska energią. I teraz na zakończenie jeszcze tylko opowiem o tym, co sam nie tyle wymyśliłem, co wypatrzyłem, wysłuchałem, podsłuchałem i się dowiedziałem o tym, co w tej chwili będzie tworzone, przez kogo będzie tworzone i co będzie istotą tego począteczków zupełnie nowego wszechistnienia. A więc zmiana warty następuje i bogów stwórców zastąpią inni, ale już nie bogowie, tylko zwyczajni ludzie i oni będą po prostu te funkcje sprawować, ale nie na takich prawach wyłączności i mocy, i racji, i wiedzy, ale na mocy swojej misji i mocy potrzeby tej, którą oczekuje od nich istnieje i którą oni potrzebują sami dla siebie. I takich, który jest po kolei, najpierw tworzona będzie przez czterech twórców materia. Pierwszy twórca, Pan Te, będzie dzielił tą linię wszechistnienia, o której mówiłem jakiś czas temu jeszcze dzisiaj, że ta linia wszechistnienia, która przebiega nad tymi zbiorniczkami papierowymi, pamiętacie, tam ptaszek na niej siedział. Takie właśnie kosy teraz przelatują na nasze podwórko, od kiedy na nim pojawił się pies i na co dzień tam biega, to i ptaszki tam przylatują. Jakoś spodobał im się ten piesek.
I to są właśnie takie czarne ptaszki z żółtymi dzióbkami. No w każdym bądź razie wracam do tej linii wszechistnienia, że Pan T jest tym, który będzie tą linię dzielił na trzy elementy, ale w momencie uruchomienia tych trzech elementów one zawsze będą startowały z jednego punktu. A jeśli będą startowały z jednego punktu, to będą tworzyły rozbłysk. A rozbłysk zawsze jest początkiem wszystkiego, co zaczyna istnieć. A więc Pan T będzie tworzył rozbłyski. Nie wiem, codzienne, czy comiesięczne, czy coroczne, czy cominutowe, w każdym bądź razie takie cyklicznie jednostajne. Pan P natomiast za pomocą ruchu swojego ciała i całym swoim ciałem będzie wypełniał wszystkimi wymiarami, gęstością wszystkich wymiarów, te energie, które będą się tworzyć na skutek tej właśnie tych rozbłysków. Czytam, w jaki sposób to się będzie działo. Wraz z Pawłem podróżujemy pociągiem. Jadąc, ćwiczymy duże skoki taneczne. Jesteśmy ubrani w czarne stroje treningowe. Po którym z kolei skoku zapytałam po rosyjsku, czy chcesz powiedzieć, że skoro to są duże skoki, to dotyczy to wyższych wymiarów? Tak zapytała Marynia Pawła, czy to są skoki, które zawierają wyższe wymiary. Natomiast tutaj, kiedy mówimy o Panu P, że on swoim ciałem wypełnia wymiary, które tworzone są przez Pana T wszystkimi gęstościami, to właśnie czyni to taką dynamiką takich właśnie skoków, które tu były pokazane. I te skoki będą tak samo w tej samej częstotliwości jak rozbłyski. Natomiast Pan A będzie za pomocą tych swoich możliwości, które tam pokazane było na planszach, będzie wypełniał jakością konsystencjonalną, taką wibracyjno-informacyjną, tą właśnie nowo powstającą cząstkę żywej materii, która jest na razie jeszcze tworzywem. Dopóki nie będzie miała ducha ludzkiego, to jeszcze nie jest człowiekiem. Na razie jest tylko tworzywem. I na koniec została nam czwarta osoba twórcy. I bardzo się zdziwicie. Tą czwartą osobą, kochani, jest nie kto inny, tylko pies. To on jest, myśmy się o tym dowiedzieli i wiele na ten temat było informacji dla nas i żeśmy pragnęli, żeby to się już zaczęło, ale nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak ważne, że on będzie taką ważną personą. Ale to nie chodzi o jednostkowo psa, którego mamy w domu, tylko o psów jako takich na całym świecie, o rasę psów, że one są szczytem ewolucji biologicznej świadomości grupowej, która poprzez moce przyrody, poprzez minerały, rośliny i zwierzęta, dochodząc do rasy psów, w tym momencie, kiedy przez nią przechodzą, to ta sama świadomość grupowa się indywidualizuje i opuszcza ten egzemplarz psi, opuszcza jako taki bąbelek już indywidualnej energii świadomości. I ta energia świadomości natychmiast odnajduje sobie ten kwadracik, który tam był u Andrzeja, co pokazywałem wam, kochani, że jest porcyjką ducha, a jednocześnie ta porcyjka ducha jest wypełniona tą konsystencją, którą wcześniej cała ta czwórka przygotowała.
I kiedy już to jest wypełnione i dostarczona jest porcja ducha i jest świadomość duchowa, ewolucyjna, biologiczna, zindywidualizowana, to ostatnim elementem, który potrzebuje, żeby to uruchomić, to jest to, żeby znalazła sobie partnera, stała się fałką i zaczęła być boskim człowiekiem, boskiego nowego wszechświata. I tak z grubsza rzecz biorąc będzie wyglądać to wstępne tworzenie. I teraz jeszcze tylko parę takich króciutkich komunikacików, które te procesy ładnie opisywały. Na przykład taki: teraz ty będziesz czytać. To jest cytat. Przede mną leży zamknięta wielka księga w skórzanej oprawie. Na niej pojawia się dłoń starej kobiety z obrączką. Słyszę: teraz ty będziesz czytać. Także to jest księga żywota. Nie tamta, która leciała z góry, bo tamta była księgą zamysłu, taką okolicznościową, przeznaczoną na ten właśnie byt. Natomiast tutaj chodzi o księgę wszechżywota, wszechistnienia i jest zmiana warty, czyli że teraz będzie czytać nie męskość tą księgę, bo tylko męskość jako duchowość miała do niej dostęp, tylko wszystkim będzie dysponować żeńskość. Teraz ty będziesz czytać. I potem jeszcze raz mówi do niej: to ja ciebie dam i mi zrobisz kawałki. Boskie wszechistnienie mówi do bytu całościowego, którego obdarzyło tą misją, czyli że tą księgą. Najpierw powiedziała jej: ty sieroto, bo ona zrodzona została z całości wszechistnienia. Natomiast teraz ona będzie matką i będzie rodzić. To ja ciebie dam i mi zrobisz kawałki. To znaczy mnie będziesz dawać, robić kawałki siebie. A więc nowa Eucharystia znowu zaczyna się. Nie będzie to może darte ciało na kawałki, ale tak czy inaczej nie obejdzie się bez takiego właśnie podziału. Jeszcze o psach. Tego dnia dostałam informację dotyczącą naszych psów, że są potrzebne do noszenia dzieci. Psy będą nosić dzieci, a dzieci to są właśnie te młode, młodziusieńkie, świeżo narodzone dusze ludzkie. To są właśnie dzieci. Jeszcze taka wzmianka o czarnym, mokrym psim nosie. Czarny, mokry psi nos otoczony zamiast sierci sterczącymi około 10 cm igłami, jak u jeżozwierza. Porusza się jak u psa, który obwąchując otoczenie, bada je. Poza nosem i igłami nie ma nic. Ja się spotkałem z takim twierdzeniem, że pies ma tak wrażliwy węch, że z grubsza rzecz biorąc jest nosem na czterech łapach. I to jest takie potwierdzenie, że to mówiłem, że mam nosa, czyli że mam duchowość. I te kolce to są geny oczywiście. I pies oprócz tego, że będzie te dzieci nosił, przynosił zamiast bociana, to jeszcze dysponuje właśnie tym swoim bardzo uduchowionym, wrażliwym nosem, wie co robić i gdzie i komu co dać. I na koniec, skoro już tyle dobrego powiedziałem o żeńskości i o bardzo poważnym ujęciu nowego wszechistnienia, które będzie konsystencją właśnie żeńskości, to taka wizja, która opowiada o tym, o nobilitacji, o udzieleniu tego wtajemniczenia, tej nowo wschodzącej gwieździe wszechświata. Słyszę głos Nelly Radwanowskiej, która mówi: słucham ciebie, jak trzeba. Jestem na ciebie nakierowana.
Przy tych słowach spoglądam w górę i widzę nad sobą kobiecą głowę w jasnym czepcu, dopasowanym do kształtu głowy, pochylającą się nade mną. Po chwili słyszę światło i natychmiast widzę promień świetlny pomiędzy głową kobiety a moją głową. Czuję fizycznie, jak to światło przenika moją głowę i rozprzestrzenia się w niej, całkowicie ją wypełniając, a następnie rozrastając się na zewnątrz. Dziękuję Państwu, że dotrwaliście aż do tego momentu. No i razem z Wami, kochani, jestem ciekaw, i to bardzo, co nas w najbliższym czasie czeka. O wszystkim, co się dowiem, powiem. Kłaniamy się, dziękujemy, do widzenia.